Witam Cię serdecznie, budowa skal, no właśnie, tutaj już zaczynają się troszeczkę takie trudne rzeczy yy, i w zasadzie o, yy, o pamiętanie, zapamiętanie interwałów, o których mówiliśmy wcześniej, jest tutaj bardzo, naprawdę bardzo istotne w tym wypadku. Zapamiętanie, pierwsza rzecz, zapamiętanie interwałów, jak się je łapie, jak się nazywają, zapamiętanie też dźwięków na gryfie. Ja wiem, że w Twoim wypadku może to być teraz bardzo ciężkie i... W zasadzie możesz się troszeczkę załamywać, że no, chciałbym, chciałbym grać, chciałbym tworzyć, chciałbym no, w zasadzie zacząć grać na gitarze, a tutaj się zaczynają troszeczkę schody. Ja wiem, że się zaczynają schody, natomiast jest to bardzo istotne dla zrozumienia w ogóle muzyki, dla zrozumienia yy, tego, co tworzymy, tego, co tworzą gitarzyści. Yy, Power hordy, akordy, skale, solówki, melodie, wszystko to jest oparte właśnie na tej podstawie. Bo może ktoś siąść na gitarze grać po prostu jak popadnie po strunach, ok. ale może ktoś siąść i grać już konkretnie według, według jakich zasad, według tego co mówiliśmy, już wiesz na przykład tu będzie kwinta, tak będzie tercja mała, czyli na przykład tercja mała, tercja wielka jest na przykład powiedzmy w ty między tymi palcami na przykład jeżeli mam powiedzmy skalę y, molową A to właściwie tutaj nie może być tercja wielka ponieważ y, w skali A mol nie mamy dźwięku cis prawda? już jakby z tego, z tego pewne, y, z tej świadomości pewne rzeczy już rozumiemy y, także budowa skal. no właściwie pierwszym dźwiękiem najważniejszym jest dźwięk toniczny, mówiliśmy sobie we wcześniej lekcji, tonacja, tonika dźwięk toniczny Dźwięk toniczny, czyli właściwie pierwszy dźwięk, od którego, od którego zaczynamy granie, granie skali. Weźmiemy sobie jako przykład skalę durową C. I właśnie skala durowa C, jak i każda inna, składa się z interwałów. Pierwszym dźwiękiem będzie pryma może być jakiś dowolny dźwięk. Może być F. Wtedy budujemy skalę F dur. Może być G. Wtedy budujemy skalę G dur. A teraz bierzemy dźwięk C, czyli skalę C dur budujemy. I właśnie do każdej ze skali mamy określone stopnie skali. Czyli pierwszym stopniem i zarazem pierwszym dźwiękiem tonicznym jest dźwięk C. Drugim jest D. Trzecim stopniem jest E. Czy mamy pierwszy, drugi, trzeci. C, D, E. Patrząc interwałowo, mamy pryma, sekunda, wielka, tercja, wielka. No i oczywiście tutaj, tercja, wielka jest zawarta w, w tym układzie. Trzeci, siódmy próg. Trzy, siedem, Zasada ogrywania skal na przykład ośmiodźwiękowych przede wszystkim jest właśnie bardzo fajna taka, że mamy trzy dźwięki na strunę, czyli mamy CDE D E raz 2 3, później FGA raz 2 3, później BCD, raz 2 3. I wtedy sama rączka nam się fajnie już układa do tego, że nie musimy się zastanawiać, a zaraz tutaj może czwarty jeszcze dźwięk zagram, a może jeszcze piąty, to zaczynam się przesuwać po całym gryfie. Tylko zasada jest trzy dźwięki na strunę. Wyjątkiem jest pentatonika. No, pentatonika ma pięć dźwięków, więc jakby no, ciężko to już zagrać. To już, już są duże odległości i później trzeba było całą rękę przesuwać. Yy, więc tutaj właśnie ta skala durowa składa się. Yy, Pryma, sekunda wielka, tercja wielka, kwarta czysta, kwinta czysta, seksta wielka, septyma wielka, oktawa. No i właśnie tak jest ta skala zbudowana. Każda inna będzie zbudowana Y, troszeczkę inaczej. No i teraz chodzi o to, że ten, y, każdy interwał, który jest zawarty w danej, w danej skali y, inaczej nam, jakby można powiedzieć, inaczej y, zabarwia. Może byśmy mieli, y, tak jak tutaj mamy CDE, tercja wielka powoduje, że jest takie troszkę wesołe. Jeżeli zagram CDS. Słyszymy, że jest troszeczkę smutna, już nam troszeczkę tak mina wskutek słyszenia tej melodii. A teraz z durowa. I z powrotem malowa. Czyli jakby widzisz, budowa skal bardzo mocno nam. Determinuje to, jak ta skala brzmi. O skalach sobie za chwileczkę jeszcze powiemy w następnych lekcjach. Twoim zadaniem tutaj będzie właściwie takie, takie zadanie, żeby, żeby mieć otwarty umysł, bo tutaj właściwie nie ma co zadać w tym momencie. Musisz wsłuchać się w każdą ze skal, którą, którą będziemy robili, wsłuchać się, zapamiętać, nucić też te skale jeżeli mamy jakąś melodię, to już mówię na zapas do następnych lekcji. Jeżeli już mamy jakąś melodię, tworzymy. Żeby sobie to nucić, żeby w głowie już nawet nie musisz dobrze śpiewać, wystarczy, żeby te dźwięki próbować wyciągnąć z tego, co gramy. Prawda? Teraz mamy, na tercja mała jest. że sobie to yy, obczajemy te skale, te budowy skal, to właściwie będziemy mogli nawet tworzyć skalę, odtwarzać je w głowie, bo wiemy, pryma na przykład jest taka. To teraz sekunda wielka. Czyli możemy sobie, można powiedzieć, no dobra, po co mam ludzi, jeżeli ja mam, ja chcę grać. Yy, to jest ważne, przydaje się bardzo chociażby w graniu ze słuchu, że możemy wtedy łatwiej te dźwięki, można powiedzieć, yy, zlokalizować. Nieraz jest tak, że jakąś melodię słyszę i od razu trafiam w daną tonację. To już jest jakby wyrobiona, można powiedzieć, taka, yy, taka jakaś pamięć. Yy, pamięć, nie wiem. Mechaniczno-motoryczno-jakaś trudna nazwa, żeby tutaj mądrze zabrzmiało. Pamięć taka, 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 bardzo trudna, że po prostu ogarniamy. Wiemy, gdzie mniej więcej leży jaki dźwięk, prawda? I właściwie już trafiamy o. Yy, także to jest bardzo fajna sprawa. Yy, musisz mieć otwarty umysł, wiedzieć, że ważnym jest dźwiękiem ten dźwięk toniczny, ten pierwszy dźwięk. Pozostałe dźwięki też są ważne. One nam tworzą po prostu zabarwienie tej skali, koloryt, barwę, czy to ona jest wtedy bardziej na przykład jest brzmi troszeczkę tak jakoś egzotycznie na przykład, czy bardziej mrocznie, czy smutno. O tym będziemy sobie mówić za chwilę, także do zobaczenia w następnej lekcji.